Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 139 odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wbijemy się tutaj po tego potwora. Powinniśmy bezproblemowo dać sobie radę. Nie będę nawet szału. O kurczę, nie mogę. O, tarcza łowcy smoków, to może być przydatne. Dobra, co my tu mamy? Easy peasy, lemon squeezy. Dobra, lecimy tak, lodowy wunsz. Tak, zdecydowanie, najpierw damy wunsza. Dobrze. Smoku, podejdź tu. Proszę ja ciebie bardzo. I chuchnij no tutaj. Dobrze. Doskonale. Tutaj te 500 kapłanów troszkę mnie niepokoi. A jakoś damy radę. Dobra, musimy podekspić trochę Zeroka i Slema i to oczywiście zrobimy i to jak najbardziej. Tylko najpierw dajcie mi czary, jak prawdziwemu magowi. O tak, oj, czuję tam, czuję tu kulę ognia. Tak, taką typowo magową kulę ognia tutaj poczułem. Dokładnie tak. A teraz czuję tutaj trującą chmurę. Tak, kwaśne deszcze to jest to, czego ja w tym momencie tutaj potrzebuję. Smoku, poproszę tu huchnąć. Świetnie. Dobra, kawalerzysta niech podjedzie tutaj. To mi się podoba. Co turę dostawać obrażenia? Szczególnie, gdy dostaje je przeciwnik. Dobra, wy tutaj do obrony. Świetnie. Dobrze, świetnie, fantastycznie. Jednak magia daje tutaj gigantyczną przewagę i dlatego dobrze jest grać magiem, bo mag zawsze ma przewagę. Mag zawsze przyjdzie i zrobi jesień średniowiecza z tyłków przeciwników. Wow! Dobra, ty się broń. Stój tam sobie. Dobra, przebijemy się tutaj teraz od północy na nich. Dobrze. Tutaj wolałbym jednak nie stracić jeszcze tych smoków jakoś bardzo dużo. Wycofajmy się zatem. Niech smoki się cofną. Tak, teraz magia lodowego wunsza bierzemy. Dobrze! Tu jeszcze
powinien mieć teraz zasięg do szarży, co nie? Ma! Siedmiu konnych mi padło, no to nie jest... To nie jest coś, co chciałbym widzieć często. Ale konnych mam tu chyba gdzieś do kupienia, z tego co pamiętam. Dobra, poproszę wskrzeszanko. Trochę słabo. Ale dobra, jak podlecę tu i chuchnę tutaj przez całą długość, to oni kontrataku nie będą wtedy mieli. No nie! Wszystkie punkty ruchu wykorzystał, no really? Ale ze mnie debil. Kompletnie się zapomniałem, że jak on wykorzysta wszystkie punkty ruchu, to już nie ma tego ataku. Ale ze mnie ameba. Ej, ale tak to my się bawić nie będziemy. Moich smoków nie wolno bić! Zostaw moje smoki! Nie! Zabił mi smoka, no! Przyszedł i zabił! A ja go wskrzesić nie mogę. Macie za tą kulą ognia po łbach. I tutaj założę się, że jak nawet wskrzesiłbym wszystkich gwardzistów, to i tak nie wskrzeszę tego jednego smoka, ale ten jeden smok jest dla mnie wart więcej niż ci gwardziści w tym momencie. I ci rycerze. No odwal się od tego smoka, pajacu! Co za typ? Uwziął się po prostu... Dobrze. Fajnie, wskrzesiło mi konnych. Czyli dla mnie tak naprawdę jednostkę useless. Bo jak konnych, to ja mam w rezerwach jeszcze ogromne ilości. Tylko pokażcie mi tą tarczę, co ona daje? Słabe. Bardzo słabe. Jeśli mam być szczery. 25 zwycięstw. Naprawdę. Turbo słabe. Aha, i to jest druga strona tego labiryntu, okej. Boże, dlaczego on się musi przekształcać, ten labirynt?
Chodzi na to, że ja sobie mogę w randomowe miejsca chodzić. Bo takie mam mniej więcej szanse na znalezienie wyjścia, posługując się jakimś systemem. Bo skoro... No właśnie, skoro ten labirynt zmienia sobie swoje rozstawienie, to nie ma sensu, żebym... No, nie ma sensu, żebym... Chwila, nie, ej, on nie zmienia swojego rozstawienia. On nie zmienia swoich ustawień, ten labirynt. Wiecie? On tego nie robi. Aha. Dokładnie tak. Ej, ten labirynt nie zmienia się. To się wydaje, że on się zmienia. Ale on się nie zmienia. No, dokładnie. On się nie zmienia. Kurczę, ja już wiem, na jakiej zasadzie on działa. Ja już wiem, jak on działa. Aha. Tylko teraz trudno by mi to było wam wyjaśnić zasady działania tego labiryntu. Ale spoko, ja już pojmuję, jak on działa. Ja już to rozumiem. To jest prawdopodobnie wyjście. Ale ja już chyba wiem, jak to działa. Problem w tym, że to będzie wymagało teraz od nas... O Boże. Tu wyjdę za plecami tego smoka, czy gdzie? Zabójczy. Jak blisko ja tu mogę podejść? Żeby go sobie nie zagrować na łeb. No właśnie, tu jest... Ja wiem, co wam się teraz wydaje, że ja się miotam na oślep po tym labiryncie, ale tak nie jest. Tak nie jest, moi drodzy. Bo ja w tym momencie szukam sposobu, musimy iść. I
my musimy stoczyć tutaj tą walkę. O! Tak! Wydostałem się! A! Człowiek iść smocza droga! Alarm! Bahyr! Wszyscy Bahyr! Ja widzieć! Ja czekać! Wiele czaszki zdobyć! Kim jesteś? Być Kirduch Ugruk! Ja być łowca czaszki! Twoja czaszka wkrótce zawisnąć na mój haltyk! Widzę, że orkowie są bardzo wrogo nastawioną rasą. Ha, ha, ha! Człowiek śmieszyć Ugryk! Wkrótce tu zginąć i tak wszystko żywe zginąć. Wkrótce wielki Bagut uruchomić swój arcylot, a gdy wszystko zginąć, Ugruk odlecieć. Kim jest wielki Bagut i co to jest arcylot? Ty nie wiedzieć o arcylot i wielki Bagut? Ty nic nie rozumieć. Ja odciąć twoja głupia głowa, która zawisnąć na haltyk. Dobra, spokój, zielony czerepie. Okej. Pokażcie mi misję. Okej. To wygląda dobrze. Aczkolwiek chciałbym jeszcze tutaj wrócić. Chociaż tu pewnie zaraz się na mnie rzuci, no? No właśnie, ale dobra. Musimy go pokonać, żeby oczyścić sobie drogę. Co jest? Ej, halo? Dlaczego mnie wyrzuciło? No właśnie. Dobra, pokażcie mi teraz, co my tu mamy. Strzelcy, łucznicy. Okej, to nie powinno być bardzo trudne. Przynajmniej taki jest plan. Czekaj. Wow, tego czaru się nie spodziewałem, prawda? Jeszcze chyba żaden NPC go nie użył przeciwko mnie nigdy. Dobra, defensywa. Jedziemy, przejmowanie strzału. Trzeba zacząć używać najsilniejszych duchów, jakie mam. No, my tą bitwę musimy wygrać i to przy relatywnie niskich stratach własnych. Będziemy się głównie wskrzeszać i leczyć w trakcie tej bitwy. Dobra, dajcie mi teraz gadżeta. Niech gadżet bombarduje. Ty czekaj. Dobra, idziemy tutaj. Chciałabym jednak widzieć, że ich magia się tutaj kończy. Że jednak tej many mu ubywa, a nie, że ma jej tam jeszcze sporo. Dobrze.
wskrzeszania. Dobra, księga zła, to jestem jakoś w stanie przeboleć. Tu będziemy musieli wskrzeszać te jednostki i to jak najszybciej. Konni, jeżeli padną, trudno. Mam jeszcze ich sporą rezerwę. Zbrojnych pamiętam, że mogę dokupić. Smoki, jeżeli padną, będzie trochę lipa. Ale smoki też mam. Czarne smoki do dokupienia tutaj, więc spoko, nie jest źle. Najbardziej będzie mi żal tych entów, jeżeli mi padną. I jeżeli enty padną, to trzeba będzie to jakoś ogarnąć wtedy. Dobrze! Enty to jest zajeb fajna artyleria i bardzo bym nie chciał, żeby enty mi padły. Co? Aha, co, ja nie mogę wskrzesić tych smoków? Nie. Ojojoj. Ojojojojoj, to niedobrze. To bardzo niedobrze. Ale bardziej cieszy mnie fakt, że gość wypruwa się z many i że jemu się ta mana nie regeneruje. Dobra, zrobimy zaraz odwrót moją kawalerią. Tak, żebym kawalerię miał daleko poza zasięgiem rażenia mojego wroga. A dlaczego w ten sposób? Zaraz wam to wytłumaczę, bo jemu zaraz skończy się mana, a ja mam wyssanie duszy, które nieważne ile przeciwnik ma HP, i tak zabiera mu procentowo ilość jednostek. A więc zrobimy tak, wycofamy się tu. Przejedź tutaj, dziękuję. Teraz weźmiemy wskrzeszenie, wskrześ się i odjedź jeszcze trochę. I fajnie, i przeciwnik nie ma many. To jest to, co chciałem zobaczyć, że oni zostają teraz bez many, bo księgi zła zaraz mu umrą.
bo jemu się nie regenerują te... ta mana, a mi regeneruje się mana, plus do tego ja mam jeszcze duchy. Dawaj, dalej, wskrzeszamy się. Odjedź tutaj. Okej. Przejmowanie szału. Bo to zadaje spory damage też przy okazji. Czekaj teraz tutaj. Dobrze, księga zła padła. Świetnie. Naparzamy teraz tutaj te zombie. Bo nie chcemy zombie. Zombie są złe. O nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze, on tutaj wsiadł na tych łuczników. Zrzucamy kolejnego gadżeta im na łeb. Niech mają. Dobra. Więcej wskrzeszania. Ty się broń, kolego. Dobrze, księga padła. Dobrze. Zostaw moje enty, odwal się od moich entów. Dobrze. Łucznicy padli, to jest dobra wiadomość. Więcej wskrzeszania. Niestety zaraz mi się też skończy mana. To nie jest dobre. Dajemy zatruwanie. Defensywa. Dobrze. Dobrze, teraz dajcie mi tak. Zgarnij tutaj osy do siebie, przyjacielu. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Okej. Miażdżący miecz, 7 do 8. Dobra, zabij tutaj tych łuczników. Im mniej łuczników, tym lepiej. Padli? Padli, dobrze. Okej, płonąca strzała. Okej, musimy teraz te zombie wykończyć. Dobra, daj mi teraz osy, przyjacielu, i tymi osami będziemy teraz niszczyć, miażdżyć, masakrować. Tylko najpierw kolejnego gadżeta im na łeb. Albo jeszcze wyssanie duszy, o, to będzie dobre. Dobrze, świetnie. Płonąca strzała, bo dlaczego by nie? I zabij te wszystkie zombie teraz.
Dobrze! Się broń. Zaraz padną mi tutaj moi zbrojni, a to nie jest dobra wiadomość. Zbieramy więcej os. Przejmowanie szału, jak najbardziej. Dobra, czekamy. Tutaj już nie ma za bardzo gdzie obrażeń, jak obrażeń pakować. Ale jest przynajmniej gadżet. Gadżet zawsze na propsie. Rozwal ten totem, żeby gadżet mi się niby nie zagrował. Gadżeta wolałbym widzieć, jak agruje się właśnie na wrogie jednostki. Nawet ich nie leczy moich. Bo tym leczeniem on nic nie uzyska. O nie, no padli. Wytankowali dużo. Wytankowali dużo, ale nie byli w stanie tankować dłużej. Dobra, cofnąć konnicę. Dawaj, dawaj! Yes! Świetnie! Dobra, ogłaszam tą bitwę wygraną, ale przy ogromnych stratach własnych. Bo praktycznie cała armia nam padła, ale wygraliśmy to. Ja tą bitwę już ogłaszam za wygraną. Dobra, jeszcze nie mogę zrobić przejmowania szału. W następnej turze dopiero będę mógł. Dobra. Podjedźmy tutaj. Przyspieszenie ile kosztuje? 5 many. Dobra, rozumiem. Spowolnienie? 7. Już wolę dać przyspieszenie na enty. Zły pomysł. O właśnie. Zwycięstwo! Tak, wprawdzie przy ogromnych stratach własnych, ale zwycięstwo! I to się liczy. I level. No i oczywiście więcej dowodzenia mi dajcie. Oczywiście, że tak. Więcej, więcej dowodzenia. I na tym sobie zakończymy ten odcinek, ponieważ stał się
On potwornie długi. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Dajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie dokupimy rycerzy, dokupimy czarnych smoków i będziemy się dalej bawić w labiryncie, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.